Hej. Tu. Kulturki. Nie, kulturki. Kulturki. Czyli? Ola. Maja i mama. Maja i mama. No dobra, Maja i mama. Niech będzie, że Maja i mama. I Ola. Nie, tylko mama i Maja. Ma. Dobra. A ja to kto? Panda? Nikt. Maja. No nikt. Chcę odcinek grać. Chyba nikt istotny. Chciałaś powiedzieć. Ja nikt. Jestem bardzo istotna. Tak. W całym podcaście to oczywiście. Bardzo istotna. Jesteśmy bardzo istotni. Tak. Jesteśmy istotami, więc jesteśmy bardzo istotni. Właśnie. Kulturki. Ale skoro Maja jest istotniejsza w tym odcinku... Nieładnie. Ja też jestem... Ola, zapytaj jej. O co? O? O co mam zapytać? O? Co? Jakiej? O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Wiem, ale... Ola! Ty nie wiesz, Ola, nawet. Wiem, ale nie powiem. Wiem, ale nie powiem. No to Maja nam powie. Nie martw się, cukierku, popraw się, cukierku. Autorstwa? Waldemara Cichonia. Ej, czy to jest jedna książka? Nie martw się, cukierku, popraw się, cukierku? Czy to są dwie? Ola. No, wiem, że wiem, ale trzeba to wytłumaczyć słuchaczom, bo ja usłyszałam, jakby to była jedna. Są dwie. To są dwie, bo to jest drugi i trzeci tom, tak? Mhm. Drugi i trzeci tom serii o cukierku, czyli książki pod tytułem Nie martw się, cukierku, i Popraw się. Opowiada nam dzisiaj Maja. Ona będzie czasami zadawać jakieś pytania. Ja tylko takie dwie rzeczy, czy kilka rzeczy powiem. Po pierwsze, w drugiej części główną rzeczą jest to, że będzie nowy członek rodziny, Maciek. W trzeciej to części... To mama jest w ciąży? W trzeciej części rodzi się ten Maciek i on ciągle mówi buka, i goni za kotkiem i go ciągnie za ogonek. A potem za kotkiem. Tak, ale biega tak normalnie. Ale bobasy nie chodzą. Raczkuje. No i co z tego raczkuje? Biega za kotkiem i tak buka, a potem się lubią. A najfajniejsze jest wiosenne porządki. Książce? Przecież powiedziałam, na pewno Maja, a potem trzecia. O, a pamiętasz o tej kołysce, co musieli zrobić znak zakaz wchodzenia kotom? Bo ten kotek wchodził było. Do kołyski? No bo uważał, że to jest bardzo mięciutkie miejsce. Ale mnie bardzo ciekawi, co ten w drugiej części cukierek zbroił. Że do kołyski skoczył. Do kołyski skakiwał? Mhm. I co? Udało im się sprawić, żeby nie skakiwał? Tak, ale śmieszne było to, jak oni składali tą kołyskę. Trzy razy musieli składać i rozkładać ten tata z Marcelem, bo to im się nie udawało. Nieprawda, ja lepiej słyszałam i to było tak. Oni składali tą kołyskę, składali i tak czekali. Tam mnóstwo razy musieli próbować, aż w końcu się zmęczyli i poszli. I w końcu ten cukierek wskoczył tam. Ale w końcu złożyli. A to była taka prawdziwa kołyska, co się bujała? Mhm. Tak? To nie było takie łóżeczko dla dziecka, bo wy miałyście takie łóżeczko, pamiętacie? Takie ze szczebelkami. Ale to było takie łóżeczko. To łóżeczko czy kołyska? To była kołyska. Kołyska, czyli to się bujało, tak? Czy bujało się. Ja mówię, że to było łóżeczko. Cukierek mógł się tam pobujać? Mhm. Jak wiesz, ale... No dobra, czyli broił w kołysce i na pewno był jeszcze większym łobuzem. Ale mnie też ciekawi, jak się Marcel szykował na przyjście rodzeństwa. Normalnie się zachowywał. Tak? Ale on ciągle się wkurzał cukierek, że nikt się nim nie zajmuje. I ciągle przeszkadzał Maluchowi spać. A tu już jak się Maluch urodził, tak? Tak. A. Potem... A co, wchodził pod rękę i nie chciał głaskania? Nie, jak te koty i psy? Nie, on był inny. O, ja sobie coś śmiesznego bardziej. I jak on tam wchodził, to Marcel zrobił taki znak, znak taki, że koty nie mogą wchodzić.
I co? I kotom skuteczny był to znak, czy nie? Nie. No co, bo koty chyba nie czytają. Nie, on umiał czytać. Tak? I przeczytał sobie, że to kotom wstęp zabroniony? Ale sobie i tak wchodził. I tak wchodził? No bo był łobuz mały. A jak oni to, jak oni w tej drugiej części, to on robił ten znak, to on dalej był w tej kołysce. No widzisz? W ogóle on broił, a i on się ciągle bał, że będzie za nim gonił i za ogon go ciągnął. I wtedy on wtedy przypominał chyba przyszłość, dlatego że akurat w trzeciej części pierwszy rozdział był o tym, jak ciągnął kotka za ogon. Za ogon, a można kotka ciągnąć za ogon? Nie. A pieska? Też nie. Też chyba nie. O, a chyba mogę... nie jest dla niego przyjemne. Mamo, mogę powiedzieć coś, co sobie przypomniałam? No, no, że ta mama powiedziała, że nie, że wszyscy mają być cicho. Wszyscy mają być cicho, dlatego że ten mały spał. I mama go całą godzinę ten. No i wszyscy myśleli, że to dlatego, że mówiła to głównie do cukierka. Nagle tata dzwoniły telefony, porozbijał wazony, łaził po tym domu, aż się dziecko obudziło przez cały czas. I Darka garnek zrzucił, o nie, wazon pobił. No, a ja pamiętam, jak was się usypiało, to też trzeba tak chodzić na peluszkach, żeby was nie obudzić. Znaczy nie, Ola to miała później już taki twardy sen, bo nawet Ola wytrzymała i spała na naszym weselu. Wiecie, że było, grała muzyka tak głośno, a Ola tam spała w wózku i w ogóle ją to nie budziło. Ale na początku... No, wszystko początku, było zbyt nudne. Ale na samym początku to było tak ciężko was uśpić i w ogóle. Maja to była super spokojna, jak była mała. I Maja sobie tam leżała w łóżku i ja czasami w ogóle zapominałam, że ona jest. No, tak nie spała. Bo była taka cichutka i w ogóle w przeciwieństwie do obecnych czasów. Że nawet jej nie zauważałam. Teraz, mamuni, to jest odwrotnie niż było, jak byliśmy małe. Mogłoby się pomylić dzieci, no. Nieprawda, ty też jesteś godna. To ja jestem ta cichutka. Nie. Tak! To jest chyba jakiś cukierkowy żart, że ona jest teraz cichutka. Teraz obie jesteście takie głośne. Ale ja umiem być cichą. A Maja nie. Umiem. No. No ale opowiadajmy już. Dobrze, opowiadajmy. Ja mogę teraz o tej buka? Tak, buka. Mnie strasznie... A co to jest buka w ogóle? Pamiętacie bukę? A nie, to... Ale ja się pytam, czy pamiętacie bukę z Muminków? Nie. Nie? Nie. Wie, pamiętacie buki, tej takiej wielkiego potwora? Ale on tak po prostu mówił, bo to było jego po prostu takie ulubione słowo, on nie znał tego. Po prostu buka, tak zawsze mówił. Buka. I ten Maciek, no i tak, ciągnął kotka za ogon, a potem... I nie zrobił mu nic cukierek, nie podrapał go ani nic? Podrapał. Tak? Ale potem wskoczył na szafę cukierek i buka i on już i tak mu zatrzepotał ogonem, no masz, no pociągnij, już mam tego dość, tak mówił cukierek. A i on położył się obok niego i przytulił cukierka. O, więc ja mam nowego przyjaciela, co? I cukierek chciał sobie pójść, potem a nie, i ten przyszedł tata i mama i pogrozili temu cukierkowi palcem, a potem poszli na paluszkach. Zasnął przy cukierku? No, ten tak? Mały, ten, a on, cukierek chciał iść, ale ten bobasek mocno trzymał. No przytulił się, co? Jak maskotkę go traktował. Nie! Nie? On potem go traktował jako najlepszego przyjaciela. No jak ja dalej słuchałam wszystkich części, to właśnie z Maćkiem się najbardziej lubił. No to bardzo ciekawe. A wiecie, pamiętacie, bo jak wy byliście takim bubasami, no nie pamiętacie, ale to ja wam mogę opowiedzieć. To mieliśmy psa w domu. A no. I wy akurat nie raczkowałyście. Wy miałyście taki inny styl poruszania się, obie. To jest bardzo ciekawe, że obie nie raczkowałyście. Tak klasycznie chodząc na czworaczka, tylko obie chodziłyście na pupie. Jak? Tak na pupie. Siedziałyście, tak siedziałyście po prostu, jedna noga była tak wyciągnięta do przodu, jedna tak podwinięta i tak się ręką odpychałyście i pupą i tak chodziłyście. Ale powiem wam, że byłyście z tym mistrzyniami, robiliście to tak szybko, że ja nawet nie zauważałam, kiedy wy się przemieszczacie. I to było naprawdę bardzo zabawne. I chyba wynikało z tego, że musiałyście obserwować cały czas, co się dzieje dookoła, że nie mogłyście dać głowy na dół, bo cały czas chciałyście widzieć, co się dzieje. No, ale mieliśmy wtedy psa i właśnie też tak było często,
że podchodziłyście, jak on spał i się tak na nim kładłyście, tak. Się kładłyście na sokerze. Na jego brzuchu, tak. I, a Maja też trochę ciągnęła go czasem za ogon. Ale częściej się do niego tak przytulała. I takie nawet mamy zdjęcia, jak są, jesteście takimi bobasami i gdzieś tam się kładziecie na sukerze, albo go tak przytulacie, więc też był takim waszym przyjacielem, że przytulanką taką, ale żywą przytulanką można ale być. Moim większym przyjacielem. No wiadomo, wiadomo, no każdego z nas był przyjacielem, ale wyście jako małe takie ale moim bobasy, najbardziej. To dlatego, że ja lubię psy, a Ola ich nie lubi. No teraz nie, ale sukera lubiła bardzo. Mhm. No, ale ja bardziej lubię. No i takie po prostu przytulasy tam się odbywały za każdym razem, jak właśnie chodziły się tak śmiesznie. Skakały się po podłodze. To było takie śmieszne, naprawdę. Że to nie było klasycznego raczkowania w waszym przypadku. Nie wiem, jak to się stało. No dobra, no to no może dobra. Dalej opowiadajmy o tej trzeciej albo mogę? Drugiej części. Tak, tak. I Maja kontynuuje. Ja trzecia część właśnie. No i mój był ulubiony drugi rozdział. I drugi chyba piąty. A to było popraw się cukierku, to znaczy rozumiem, że w tej części już cukierek tak nabroił, że musiał się poprawiać. Nie, w jednym... mi się chyba drugi i piąty podobał, bo piąty to był... Idzie sąd! Dzisiaj rozsądzamy cukierka. Naprawdę? A kto sądził cukierka? Był prokurator, to był tata. Oskarżyciel. Tak. Prokurator. Pani Mas coś tam. Mecenas. Mecenas to była mama obrońca. Obrońca. I mały... A wiecie, na kogo myślałem właśnie mecenas? No. Na adwokata, tak? Właśnie. I ktoś reprezentuje ciebie. I, tak, to była mama. I mały Maciek. Zganek to był wysokim sądem. Marcel. Tak, wysoki sąd. Ale druga... A Maciek kim był? Świadkiem czy kim? Maciek był jako synek pani mecenas. Aha, okej. Okej, ale chciałam powiedzieć o tym drugim, to jest bardziej ciekawe. Wiosenne porządki. O, to było dobre. Wiosenne porządki. Spałem. Normalnie przewróciłem, byłem się na drugi bok, ale było za poważnie. Marcel powiedział mi, że są wiosenne porządki. Bo to kot, bo jestem bardzo inteligentny. Nie lubię, kiedy panuje taki rozgarbiarz. Oczywiście ja nie muszę sprzątać. Ja z Maćkiem. Dlatego, że pozostali ten... Wiedziałem, że to się stanie, bo mama ubrała dres do sprzątania. Kazała wszystkim sprzątać, a czasami wpadała w taki szał, że musieliśmy dodatkowo... trzepać dywany, myć okna i ścierać kurze. No, to straszne. Porządki. Obecnie były 4 porządki w całym roku. Pierwsze, nie, letnie porządki przed wakacjami. Jesienne porządki po wakacjach przed szkołą, zimowe porządki przed Wigilią, ale najgorsze z nich były wiosenne porządki. Najgorsze z nich to były wiosenne porządki. No, wiosenne porządki. Ja chyba muszę wprowadzić takie zasady. Nie. A dlaczego nie? Ale nie. Mamo, i oni upchnęli potem wszystko w szafie. Żeby lepiej pomyśleć, wziąłem jeden z bluz Marcela i ułożyłem się na niej w szafie. I Marcel krzyknął: jesteś genialny! To się schował w szafie? Nie. I upychał takie wrolkowane ubrania do szafy. Jedną koszulką ścierał kurz z komputera i z książek. Potem upchnął wszystkie papierki pod łóżko i pod dywan, a potem przyszła mama.
po kilku minutach. I co? I zobaczyła, że jest już czysto? Mhm. I sprawdziła szafy? Nie. Ale wtedy, nie. I wtedy Marcy powiedziała, mamusiu, ja już posprzątałam u siebie, widzisz jak śliśni? Nie powiedziałabym tego lśnieniem. Możesz jeszcze umyć okna i posprzątać dywan. Mamo, ale ja mam zadane w szkole i są i jest więcej rzeczy, które bym chciał zrobić. I trzymał wtedy grę wideo. O nie. I wtedy cukierek zobaczył wystający rękaw koszulki z szafy. Zaczęło się piekło. Niby to się bawiąc, zaczął go wkładać do szafy. Szafa się... Cukierka? A nie, wkładać ten rękaw. I szafa się otworzyła i wszystko wypadło. O nie, to taka zdrada. O nie, nie opowiadajmy już więcej, bo to opowiemy zaraz. Tak, ale ten cukierek chciał dobrze, dlatego że chciał upchnąć ten rękaw, żeby mama nie zauważyła. I za to musieli zmywać wszystkie ściurce, a potem mieli się zabrać za talerze i kubki. Oczywiście Marcy zmywał, bo jak to cukierek miał zmywać? Nie, nie Maciek może. No. Nie, żartuję. Ale ja jestem też ciekawa tego sądu jeszcze. O, sąd. W takim razie, że czy tam wysoki sąd, tam i prokurator i pani mecenas. W dużym pokoju to się działo. A dlaczego ten sąd urządzili? Dlatego, żeby osądzić cukierka. A co on takiego zrobił? Bo on robił dużo takich niefajnych rzeczy. Szkód bardzo. Szkód dużo. I dzisiaj jesteśmy tutaj w sprawie, żeby osądzić cukierka. Panie prokuratorze, proszę. I takie pan prokurator mówi. Ten prokurator mówi tam różne jego szkody, a na koniec była najgorsza szkoda. Najgorsza szkoda? Gdzie tylko tego nie odrzucili. Oskarżony chciał złapać wróbla, ale prokurator akurat był na miejscu i rzucił w niego rękawicą ogrodniczą. Czyli, że uratował wróbla. Mhm. Pani mecenas, nie mam nic na obronę. Jestem ucieszona, że wróblowie nic się nie stało i popatrzyła na cukierka tak. Ej, wiesz co? Miałaś mnie bronić! No, ale nie miała nic na obronę, no. Jakby zaatakował takiego wróbelka biednego, to co? Nic na obronę, nic, kompletnie. No, to ja widzę, że w tych kolejnych częściach znowu ten cukierek dał popalić rodzinie Marcela i już teraz też Maćka. Cukierek też zdobył nowych przyjaciół, którzy się dopiero co urodzili. Jednego nowego przyjaciela. I myślę, że kolejne części przed nami, prawda? Tak, kolejna część jest bardzo taka, bo dochodzi kolejny członek rodziny, ale czwarta. Nie będziemy zdradzać. Ale każdy wie. Nie każdy wie, ja nie wiem. Tak. Powiemy, że będą kolejne części, będziemy o nich mówić. Polecamy komu? Wszystkim. Ludziom. Ogólnie seria o cukierku jest... Ludziom i kotom. Tak, dla ludzi i dla kotów, szczególnie dla tych młodszych ludzi, którzy lubią koty. Dla tych, którzy też nie lubią kotów, to też może być ciekawe. No, na pewno zabawne. Na przykład ja uważam, że to jest całkiem fajne, a nie lubię kotów. Nie przepadasz za kotami. Nie. A wcześniej tego nie lubiłaś. No bo akurat czytam mój ulubiony lektor, no to co ja mam zrobić? A, czy to Wojciech Chorąży? Nie, czekaj. Janusz Zadura. Ja mam dwóch ulubionych, Janusz Zadura i Wojciech Chorąży. Ale to Janusz Zadura czyta. A Janusz Zadura, tak? No. Ale i poza tym jest taka fajna muzyczka. Rozumiem, że książka wam się podoba. Jest mnóstwo muzyki w tym. No to do widzenia. No, myślę, że przyszedł już czas. Biją dzwony, jak szalone. Słyszycie? Bim. Pewnie nasi słuchacze też usłyszą te dzwony. A my żegnamy się z cukierkiem i powiemy pa, pa. Wakacyjne pa, pa.